A czy jak znamy taki okres właśnie, w którym możemy być nieszczęśliwi, możemy jakieś remedia stosować na to? Najlepszym remedium jest świadomość tego, że to się dzieje. Można stosować wtedy. No, są takie remedia, które jakby wpływają. To są takie same mechanizmy, jak korporacje medialne stosują na nas poprzez reklamę. Czyli powtarzają coś głośniej, wielokrotnie, żeby dotrzeć do Twojej podświadomości. Bo tylko wtedy to zadziała. Czyli wtedy za pół roku czy za miesiąc idziesz do marketu i ściągasz ten produkt z półki do koszyka, bo oni dotarli do Twojej podświadomości. A teraz, żeby to obrócić, nie wystarczy przeczytać analizę tak sobie, o, tam jest dużo stron i taki chaos się tworzy, bo to jest faktycznie, no nie jest to proste, ale warto to zrozumieć, bo to naprawdę ma ogromne znaczenie. I Ty, Twoim remedium jest to, na przykład ktoś ma mocny wpływ księżyca, za mocny, to ja polecam wydrukować sobie księżyc w pełni i czerwonym pisakiem przekreślić, powiesić nad łóżkiem i tak z 3 miesiące, wstając rano, kodować to, jak reklama, kodować to w swojej podświadomości. Moje ciało, mój mózg jest troszeczkę narażony na ten mind control. Nie mogę się tak dawać, prawda? No i wiesz, i ty nabierasz tej świadomości, jest księżyc i już przestaje na ciebie działać, bo on naprawdę nigdy nie chciał na ciebie działać. To po prostu już jest natura, prawda? Na wszystkich działa tak samo. Może tak samo, a na ciebie bardziej, dlatego że ty rezonujesz tym księżycem. No i to jest takie remedium bardzo mocne. I jest to może niby śmieszne, ale tak naprawdę najlepsze remedia są zakodowane w twojej podświadomości, żebyś ty był świadom tego, dlaczego jest taka tendencja, a dlaczego robisz te wywiady i to jest fajne, żeby, ja to na przykład chcę wiedzieć, dlaczego się tak dzieje. Ale są osoby, które ciężko dotrzeć i powiedzieć, gdzie jest przyczyna, bo możesz tłumaczyć im 2 godziny. Księżyc im to zaraz rozmyje oczywiście, nie? Jak im się zacznie układać to w całość, to oni po 2 godzinach, ale jak to? Nie? Tak same to mówią. Jak to mówią, że już zaczynają rozumieć to i księżyc, wiesz, znowu ta woda cała, nie? Że jest fala, a zmywamy wszystko i znowu na nowo, bo podwójne znaki, to zauważ, rak, 2 raki, dualizm, znowu masz dwie osobowości, rybki, 2 i bliźniak też, ale mówimy o tych wodnych, czyli wpływa na tą wodę. I zmiana tych różnych, że bardzo szybko im to rozmawia, oni też nie wiedzą, co się takiego dzieje. I dlatego ta świadomość tego księżyca ma ogromne znaczenie. I kiedyś się pożaliłem w niedzielę i mówię tak, w poniedziałek ma dzwonić 10 osób. Nie wiem, czy to przetrwam, bo to jest trochę od 9 rano do 18 rozmowa. A są upały i to wszystko jakieś tam. I patrzę, nikt nie zadzwonił. I ciśnienie spadło, była pełnia księżyca, nikt nie zadzwonił. We wtorek już normalnie dzwonili wszystko, ale pełnia nikt nie zadzwonił. Czyli wszyscy poddali się wpływom tego ciśnienia i księżyca. Ale jakby wiedzieli to, że to jest jakiś tam wpływ na nich, to idą sobie robić kawę, pobudzą się troszeczkę w zimnej wodzie, umyją i dzwonią do mnie i wtedy im się łatwiej rozmawia, słucha, czy ten. A tak to widzisz, wszyscy, tak większość ludzi poddaje się tym wpływom i później narzeka, że coś nimi rządzi. Tak, i sami nie wiedzą, co się dzieje. Tak, nie? Tak, no sami nie wiedzą, co się dzieje. No to faktycznie powiem Ci, że poruszamy się po tym świecie jakby z opaską na oczach, nie? Tylko najlepsze w tym wszystkim, że my ten spisek szukamy, że ktoś nami rządzi, prawda? Ale tak naprawdę to, no to wyłącz słońce, wyłącz księżyc, tam gdzieś jakiś Wenus, prawda? No nie da się strącić księżyca, no, bo robi przypływy. No, to jest natura. Natura no, też ma wpływ na wszystko, ma, na krążenie, na wodę w naszym organizmie. Też serce, no, też ma wpływ na serce. Pierwsze to jest słońce, czyli ten lew to serce, magnetyzm, ale księżyc znowuż też krążenie. Także to wszystko ma ogromny wpływ. Ale już widzę, że coraz więcej osób zaczyna to łapać. Coraz więcej. I mocno interesować się swoim życiem. To jest bardzo ciekawe, bo tylko wtedy, poznając siebie, dlaczego tak się dzieje, mogą wpłynąć na stan świadomości innych ludzi i zarazić ich troszeczkę tym. To nie jest, żeby się nie wpisywać w ten matrix, który jest jakby narzucać się odgórnie, bądź taki sam, bądź ten zombie. Rób to samo, idź do marketu, rzuć to samo do koszyka, rozwiedź się,
i do kina. Grzesiek, jeszcze jedna sprawa. No. Częstotliwości. Jak częstotliwości oddziałują na nasze... No tak samo jak i planety, to jest to samo. To jest właśnie świetne pytanie. No, ja cieszę się, ja mówię tutaj o dźwiękach, o częstotliwościach elektromagnetycznych, tak, o kolorach, o tego typu rzeczach. Jak to oddziałuje na nasze życie, organizm, zdrowie? No to ma ogromne znaczenie, bo to jest to samo co kolor, co światło, dźwięk. To jest mniej więcej można przyrównać do wpływu planet, jak rezonują, jak wpływają. To jest wszystko... I tu masz no masę tych różnych kolorów, częstotliwości. One dają ci pewien kolor, bo wibrują na takiej wibracji, prawda? To, że niższe wibracje są i są kojarzone bardziej z tym okresem sin, czyli sinus, czyli masz pod spodem okres tam październik, listopad, grudzień, to te osoby dużo dołów chytają, no bo to jest wpływ ciemności i skorpion już tam gdzieś, waga skorpion, no łapią te, faktycznie mają problemy z tym, z tą siwizną na głowie, dlatego że bardzo mocno, jakoś ciężko im wyrzucić z siebie ten negatywizm myślenia, chociaż sami są pozytywni, ale ta woda, ten wpływ tego negatywnego, i taki nergal, co gra muzykę tą dead metalową, to on właśnie ma bardzo dużo wpływu tego Saturna czy ryb i ci ludzie z tym rezonują. Nie można oceniać, dlaczego tak robi, nie? No ale Saturn jest antyreligijny, anty... Może nie jest antyduchowy, ale jest anty... to jest przeciwstawna energia, nie? On pokazuje, że on, ty mi tu nie namówisz na jakieś miłości, uczucia czy jakieś tam, wiesz, ja jestem Saturn. To jest całkowicie inny kolor, inna energia. No i co zrobisz, że jak w nocy idziesz przez las i zobaczysz błyszczące oczy wilka, to równie dobrze możesz go porównać jako zło, prawda? Ludzie się tego boją, tego czego nie widać, jest to zło. I zauważ, że chcą to jednak oddzielić. Ty jesteś zły, a ty jesteś dobry. No nie ma czegoś takiego w przyrodzie. No dobrze, to czy każdy z nas kiedyś miał takie wcielenia właśnie ciemne? Czyli te złe, niedojrzałe, które nas dołowały? Przypuszczam, że tak, bo taki Pablo Escobar rodzi się z konstelacją Księżyc w baranie, ale to jest taki inny baran, bo to jest baran, który jest na granicy ciemności i jasności. Ma to jakby dwie cechy, dobrego i złego. I tak też jego życie będzie pod wpływem tych dwóch rzeczy. Także ja polecam filmy, serial w ogóle Pablo Escobar i wtedy... Narcos, tak? Narcos. Tak, tak. Bo tam dużo jest prawdy, nie wszystko jest prawdziwe, bo tam jest cały czas pokazane, że tam Amerykanie to są dobrzy, którzy chcieli pomóc. No i zasłużą dobrze w filmach. No, a jego syn już po śmierci tego Pablo Escobara mówi, że tak naprawdę on był agentem CIA i on dorobił to, co mu Amerykanie kazali, a nie, że on był mordercą czy ten, bo Pablo miał, tam są takie epizody. Mówi do swojego pracownika, weź tam dwa worki tych dolarów, bo on nawet w kominku palił tymi dolarami. Weź tam rozwieź moim znajomym w wiosce, którzy nie mają co do garka wrzucić, nie? Czyli masz pokazane te jego cechy wodnika, też miał tam na ascendencie, ba. Ale ta Ashwini, to masz te dwie głowy konia, a on konie to uwielbiał, miał tam te stadniny, to właśnie to są te dwie głowy konia. Uwielbiał konie. Ale Ashwini jest specjalistą transportu, on tam naprawdę tych dróg przemytu powietrzna, pod wodą, tunele podziemne, ucieczki z więzienia, to jest właśnie ten Merkury, który kontroluje transport. Nie? Czyli zajmował się transportem tak naprawdę. No tylko to on zarabiał główne pieniądze, nie tak, bo produkcja tam w lesie z tych liści, tam jakieś, że to nie było jakieś wielkie wyzwanie, tylko wyzwaniem było jak to przemycić, prawda, to było to. Czyli jego konstelacja już pokazywała wpływ dwóch światów. Świat nielegalny, to jest właśnie ten czarny, ciemny, którym rezonuje właśnie Mars też bardzo mocno i tej wiosny jasności, bo on tak działa 21 marca, to masz taki ni to zima, ni to wiosna, nie? To jest właśnie ten okres. I całe jego życie tak się przeplatało, że żyjesz na granicy dwóch światów, czyli można powiedzieć, że dzisiaj jesteś najbogatszy tam, jeden z najbogatszych na świecie, masz wszystko, ale jutro możesz nie żyć. To jest mniej więcej ten układ 2-8-8-2. I to powoduje, że ten wpływ tej konstelacji jest duży. I bardzo fajny przykład jest właśnie ten Ashwini, bo to nie tylko zależy od jednej jakby też konstelacji, tylko też innych układów, ale
wciąga go w tą drogę przestępczą i dużo i to rezonują z tymi. Tak, detektywi też bardzo często mają te same układy i żeby być dobrym detektywem, no to zawsze się otrzesz o te dwa światy. Ten świat, który przestępczości, no bo jak możesz coś zbadać, nie poznając tych ludzi tam, prawda? No musisz. No i ten taki niby dobry dla tej rodziny, szukasz jakiejś zaginionej osoby, albo jakieś auto musisz ukradzione odzyskać, to też musisz tam gdzieś mieć styczność z tymi dwoma jakby światami. Są też takie konstelacje, które dużo łatwiej mi przychodzi robić tak 50 na 50, pół legalnie, pół nielegalnie. Nie widzą z tym problemu. A są tylko takie, które palcem tam nie, jak jest coś nielegalnego, wszystko musi być zgodne z prawem, licencja, kody, serial number. Wypłacą się, ale wszystko musi być zgodne, nie? To też są takie. Ale to nawiązując do Twojego pytania, to żeby doświadczyć, to musisz wszystkie aspekty życia doświadczyć. No zauważ, ile jest takich osób, które w ciągu jednego życia, jak diametralnie swoje życie zmieniły, czy byli jakimiś przestępcami, byli jakimiś... Wiesz, że coraz więcej takich osób spotykam? Coraz więcej osób spotykam, które miały kłopoty z prawem, teoretycznie, a nastąpiło w ich życiu jakiś taki klik, myk, tak. I nagle to nie był rozwój. To było nagłe wydarzenie albo nagłe olśnienie, które zmieniło ich o 180 stopni. Bo to po pierwsze się może wiele rzeczy nałożyć. To wszystko jest w ruchu. Skończył się 18-letni, załóżmy, okres Saturna w ich życiu, który im powodował te rzeczy, którym zablokował wgląd duchowy w siebie, na przykład, czy to jest pozytywnie, czy to jest dobre, lub osiągnęli okres 40 lat, 42, kiedy mówi się, że to jest ten okres, kiedy u podstawy kręgosłupa ta energia przebija się przez te czakry i idzie wzdłuż kręgosłupa do głowy i daje duże zrozumienie. Mówi się też wtedy w wedyjskiej astrologii, że Rahu dojrzewa wtedy. Zaczyna rozumieć, jaki jest jego prawdziwy cel, że zaczyna człowiek, jego ego rozumieć, że inne cele są w życiu niż te, jak myślał, jak miał 21 lat, załóżmy to. To wtedy większość ludzi w ten taki okres... No zresztą Mike Tyson, ja tam film zrobiłem o Arudrze, to on do taki zabijaka był, bestia nazywany czy coś, a jak wystąpił w programie tam z Kubą Wojewódzkim, jak zaprosił go do siebie do programu, to mówił jakby tam siedział mnich tybetański. Cały czas filozofia. To są takie typowe cechy Arudry, że połowę życia niszczy, jest takim naprawdę killerem. Nie patrzy na uczucie, a druga część życia taki bardzo taki bard, taki filozof, wiesz, zaczyna zwracać uwagę na duchowość, na dobro, nie je mięsa i to są... I to też nie można oceniać pod kątem dobra czy zła, po prostu taka jest droga, tak? Mi się wydaje, że tak samo jest jak i w tych planetach, że każda z nich ma opisane pozytywne aspekty i też negatywne, w zależności jak ty wykorzystasz, jak ona działa w jakim okresie oraz ty, czy masz jej świadomość, czy nie. I wtedy to się dzieje. Tak samo nie ma ludzi dobrych ani złych, tylko oni są po prostu, no i tyle. A to, że ty w poprzednim życiu siedziałeś, byłeś przestępcą, załóżmy, to bardzo często w tym życiu dusza sobie wybierze misję jakąś, pomóc biednym, bezdomnym, fundację, wiesz, tak, też tak może być. Przeważnie są te przeciwległe domy, dlatego żeby szybciej zrozumieć, to od razu jest zmiana przeciwległa, czyli co byś tam czekał, czy 5-10 wcieleń, zapomnisz, no nie? Także tutaj raczej są przeciwstawne te zmiany. I tak samo jest w parach. Bardzo często jest tak, że małżeństwa się przeciekają na zasadzie dwóch dusz, które spotykają się i cały czas mówią, wiele lat sobie powtarzają, moja Mańka takaś inna jest w ogóle, jakaś nie z tej ziemi w ogóle to, a ona powtarza, to samo mówi o mężu, ale jednak ona ma Rachu w tym domu, gdzie on ma Ketu, czyli ona się uczy od niego, a on się uczy od niej. To też jest forma dopasowania, że nie bez przyczyny ta dusza chce być obok tej duszy, bo ta ma zasób, a ta się dopiero zaczyna uczyć, nie? I to też się też przyciągają w ten sposób. Biblioteka liści palmowych. Ciągle mnie ten temat interesuje.
ciągle próbuję sobie. Wiele osób pytało się o to. Poukładać i... to w głowie, jaki mechanizm, jaki oni mają sposób. Już mówię, wiesz, szlak trafił to, co oni wyczytują, ale jak oni to wyczytują, to jest dla mnie ciekawe. Same mechanizmy działania to jest dla mnie coś, co mnie bardzo, bardzo kręci, bo każdy cud moim zdaniem da się wyjaśnić. Tak. Cuda to się nazywa wtedy, kiedy jest ta okres Kali Jogi, to jest najwięcej cudów wtedy, nie? Bo wtedy nie ma wiedzy, jak to działa, jak to wszystko. Dlatego mówi się o cudach, nie? Ale... To kiedy jedziemy do biblioteki liści? No ja ci mówię przed programem teraz, mówisz, jedźmy jak najszybciej tam, bo dużo ludzi pisze, dzwoni i jest, jest zainteresowanych i sami nawet by się z nami zabrali. A kto wie, sami by się jakieś, zabrali jakieś i to by był jeden z takich unikatów na skalę światową. Zrobić program, w którym jest hipotetycznie zapisani wszyscy ci, którzy z nami pojadą, oni już tam przed ich urodzeniem są wpisani, że przyjadą. No to ciekawe. I jeśli pojedziemy tam i wyjdzie kapłan z tym liściem palmowym i na jednym liście i będzie pisać, że Mariusz, Grzesiek i Paweł tam, Gośka, Marysia przyjadą ten dzień, nie? No to jak to jest możliwe? To co, sprawdzimy ich? No i wtedy nagrać to trzeba, nagrać to przed wyjazdem, kto jedzie gdzie i potem po, bo sami nie wiesz, nie wiemy teraz, prawda, co ci przyniosą, no ale tam będą imiona, prawdopodobnie będą też takie szczegóły i jakby to nagrać i zrobić ten dokument, jeszcze przetłumaczyć na angielski, to jeden z najlepszych materiałów, bo to jest dalej ten temat Bibliotek Liści Palmowych jest dalej naprawdę tak ciężki, wiesz, jakby do ułożenia, bo może się tutaj okazać, że nie ma w ogóle żadnego czasu liniowego, tylko wszystko się dzieje równolegle. No to wtedy jest to też odpowiedź. No tak, ale oni mają kluczyk do tych szufladek tego czasu, tak? To jest ważne. No tak, tak. Są jeszcze, jest jeszcze temat bardzo ciekawy, skoczków w czasie. Chociażby hrabia Saint-Germain, co będziemy daleko szukać. Gość mówi wieloma językami. Gdziekolwiek się nie pojawi, jest od razu traktowany jako półbóg. Jak pojechał z Niemiec, czy tam z dworu francuskiego na carskiej Rosji, to od razu car mu zrobił stopień generała armii rosyjskiej. A facet przecież nie jest Rosjaninem. Jak trafił w Niemczech do więzienia, to zaczął sobie tam pogwizdywać, bo on wiedział, że i tak wyjdzie, prawda? Znał się na alchemii, na kulturoznawstwie, był niesamowitym psychologiem i królowie, władcy ówczesnego świata go słuchali. Robili to, co on im doradzał. Przewidywał wojny, a też miał związek też jakby z polskimi rozbiorami, bo wtedy, gdzie te rozbiory były planowane, to on też tam był. Czy jakiś związek, czy pozytywny, czy negatywny, to trudno mi ocenić, ale była taka postać i hrabina Pompadour, jak go spotkała, powiedziała, że jest... Pan jest tak podobny do pana ojca, a on jej powiedział, to ja jestem, to nie mój ojciec, to ja jestem. A on, to niemożliwe, przecież ty wyglądasz tak samo jak 30 lat temu. No i tam jej powiedział z życia intymnego, że razem tam spali i ten, to ona już wtedy była w tych swoich pamiętnikach napisała, że to już była pewna, że to jest ta sama osoba. Także ta historia tego hrabiego Saint-Germaina jest też niesamowita, bo do dzisiaj no nie wiadomo, kto to był, prawda? Czy to był skoczek w czasie, czy to była osoba, która, tak się mówi, że przyszła ze świata, z wewnętrznego świata, z tej ziemi wewnętrznej i która ma dużo inną wiedzę, która ma jakiś tam wpływ. No, czas to jest chyba ta funkcja, którą bardzo mało znamy i którą bardzo mało badamy też. Ale na pewno nie jest to kreska prosta, bo w przyrodzie nie ma kresek prostych. Jest to wszystko raczej okrągłe, albo i jeszcze to nie ma tak, że tu było, to już tego nie ma, teraźniejszość to teraz jest, ale za 5 sekund to już będzie przeszłość i przyszłość dopiero to, co tam będzie. Raczej wszystko jest elipsą albo kołem, zauważ, to jest ten złoty podział i to jest taki kod wspólny, nie tylko do materii, ale też do energii.
Mnie zawsze zastanawiało to, czy można się wcielać w ciała, które były w przeszłości, tak? Czyli że po tym wcieleniu będę, mógłbym być na przykład, nie wiem, w średniowieczu, tak? W ciele w średniowieczu. To jest dla mnie taka zagadka psychologiczna, co nie? Czy to jest możliwe, czy nie? No to jest zawsze związane było z... Znaczy ja od małego rezonowałem bardziej z tym, że mnie na przykład przyszłość i jakoś... Ja zawsze się chciałem cofnąć w czasie wstecz. Raczej żyć w tych czasach kilkaset lat, czy 1000 lat wcześniej, gdzie nie było tej technologii, gdzie tego wszystkiego... Inne życie było w lesie najlepiej gdzieś tam, jak Robin Hood, to zgodnie z naturą, to fajne sprawy. Zresztą też od małego jeździłem na te obozy harcerskie z harcerzami i w lesie namioty, w lesie wszystko się przy jeziorze, prawda? I to ze mną bardzo mocno rezonowało. Takie życie mi zawsze odpowiadało, a takie życie przy betonie i to nie, to dużo mniej. No także... No ale jakbyś się spełniał komunikacyjnie w tamtych czasach? Byłbyś co? Komunikacyjnie? Tak. No zawsze się idzie spełnić komunikacyjnie, a przecież... Możesz być pocztylionem, tak? Albo tym, który nosi... A dzieci orachów w tym domu komunikacji, tak? To wiesz, to każdy bard miał orachów wcześniej, czyli siedzi z gitarą, opowiada jakieś pieśni, baje, opowiada jakieś historie przy ogniskach. To są też bardzo często orachy w tym domu, tym trzecim. Bo z jednej strony korzystasz z tej mowy, czakra gardła, dom mowy, drugi dom, a dom wiedzy jest przeciwległy. Tam jest zasób. Nie? Czyli druga strona chce dowiedzieć się czegoś więcej, to używasz ketu, czyli zasobu, do przekazywania i uczenia się dla samego siebie tego domu komunikacji. Także to jest zawsze nierozerwalnie ze sobą jest, a czasami może też przyblokować, dlatego też wielu osobom ketu w dziewiątym domu, tego dom strzelca, to jest dom religii też, dom ojca, nie mogą się z ojcami dogadać, też często są te przejścia z tymi ojcami, albo wcześniej ojcowie umierają, odchodzą, ale też potrafi ich ekstremalnie zablokować tak religię, że są ateistami, też spotykam tak bardzo często. Artur Lalak ma właśnie ketu w dziewiątym, I on nie chce, on tam nie za bardzo rezonuje z tym, jakieś życie pozagrobowe, duchy, materiał, tylko doczesne to wszystko. Ale to nie jego wina jest, tylko jego ketu mocny jest tam i potrafi mu to przyblokować i niektórzy mu tam zarzucają, że neguje wiarę, religię czy tam Boga. Ale to trzeba zrozumieć, że on to dopiero przeszedł w poprzednim życiu. To, co wy opisujecie w tym, że to jest dla was ważne, to on to w poprzednim skończył. Dlatego też bardzo często krytykuję Jahwę, krytykuję Biblię. To nie krytykuję wszystkich wyznawców, tylko chodzi o to, wyciąga te błędy, czy to coś się tam nie zgadza, prawda? I pokazuje to i on się nie boi tego robić, dlatego że jest pewny, jego dusza jest pewna, że to jest jednak to, bo ma ten zasób. Ale tak mówię, że to nie oznacza, że jest 100% racja, tylko chodzi o to, że ketu lub brachu na ciebie może tak wpłynąć, może zawładnąć tobą, że ty nie wiesz, czy ty będziesz pewny na 100%, że to jest to, a najlepiej to trzymać równowagę pomiędzy tymi dwoma też, nie? To wtedy jest... A myślisz, że kiedyś będziemy mogli technologicznie podróżować w czasie, chociażby po to, żeby sprawdzać to, o czym... co chcemy wiedzieć, tak? Czyli jaka była prawdziwa historia? Myślę, że czas to jest iluzja, to jest po prostu no, iluzja w tym sensie, że jak przyjechało badaczy do takiego z Nowej Gwinei, do plemienia z Nowej Gwinei, to oni się ich pytają, zadają im takie pytania, a o której godzinie wstajecie, a o której godzinie, ile godzin pracujecie, a oni mówią, co to jest godzin, co to jest w ogóle ile, co to jest ile. W ogóle nie mieli, oni zegarków w ogóle nie znali, nie? A oni mówią do nich, ci Indianie tam odpowiadają, ten tłumacz mówi, my normalnie wstajemy, jak się jasno robi, zjemy sobie, poleżymy sobie na hamakach i idziemy tam na chwilę połowić coś, jakieś owoce zerwać i znowu leżymy na hamakach. Nie? To jest w ogóle inne życie tam, nie? Także ten pojęcie czasu, a my od razu mamy już ten odnośnik taki od do, to wszystko, to jest tylko iluzja, prawda? Nie, ja mówię o tym, że ciekawe by było, gdyby powstało takie urządzenie, mówię tutaj o technologii, które by mogło rozwiewać pewne wątpliwości, w sensie takim, że jedziesz do takiego urządzenia jak na wycieczkę do Pałacu Kultury, no. Tak? Wchodzisz tam jako młoda osoba i
to urządzenie, za pomocą tego urządzenia cofasz się chociażby, nie wiem, do pierwszego wieku i patrzysz na scenerię ukrzyżowania Chrystusa w czasie realnym. Oczywiście, że nie możesz ingerować w to, ale patrzysz, jak to wyglądało w czasie rzeczywistym, tak? Wówczas, w ten czas. Czy to by zmieniło ludzką świadomość? Na pewno by zmieniło ludzką świadomość, na pewno. Czy pytanie, czy to by było manipulowalne, czy nie? Lepiej, żeby nie było manipulowalne, bo wtedy każdy by mógł się przekonać nad rzeczywistością, tak? Jaka wystąpiła. Ale co by to zmieniło? Pewnie dużo. Wystarczy jedno słowo. Jak już masz, widzisz coś i masz słowo klucz, które jakby potrafi powiązać domniemania, czy naukowców, historyków sprzed setek lat, jednym słowem wiążesz wszystko i nagle się wszystko w całość potrafi. Także to są ogromne, to są wpływy przeogromne, tylko my nie zdajemy sobie nawet sprawy, jaki to ma wpływ. Nawet te, zobacz, te cykliczne resety, ja dalej jestem sceptycznie do tego nastawiony w tym sensie badawczym, żeby to badać, ale gdzie, z czym się nie zatknę, wszystko się wpisuje, jakiś koniec, potem znowu początek jest, potem jest znowu rozwój, ludzie wydłużają swoje życie, potem znowu żyją krócej, potem znowu dłużej. No i w historii tak jest, że im bardziej się cofasz, to albo jakaś prymitywna cywilizacja, potem jeszcze cofasz się wstecz, rozwinięta, potem się cofasz, znowu żyli krótko, potem znowu długo, jakiś totalny miszmasz, tego w szkole nie uczyli, prawda? A jednak te cykle pokazują, że jest te 700 lat, ludzkość osiąga jakiś, naprawdę się rozwija ta, w ciągu 700 lat bardzo dużo. I populacja, i technologia w ciągu 100 lat, zobacz, jak się to wszystko rozwinęło. Także w ciągu 700 lat naprawdę można wiele osiągnąć, ale jednak przez, jeśli my mamy życie na Ziemi, ma być tam setki tysięcy lat, no gdzie to jest to wszystko? Ten rozwój, gdzie jest ta populacja w ogóle, prawda? Że w ciągu jednego pokolenia zobacz, ile ludzi może przebić na Ziemi. Tak dzisiaj się obserwuje. Wystarczy wejść gdzieś tam na internet i zobaczyć, ile ludzi, jaki jest przyrost naturalny Ziemi w ciągu jednego roku. Mamy ileś miliardów teraz, prawda? No a naukowcy mówią, że Ziemia ma 5 miliardów lat. No to gdzie są ci ludzie? Coś się wydarza, prawda? Jest jakiś reset, depopulacja i roślin, zwierząt, gatunków różnych na Ziemi. Zresztą teraz znowu naukowcy piszą, że są takie, wiesz, sinusoida taka, że te gatunki rozrastają się, przybywają, potem znowu maleją i z ludźmi to samo, prawda? Znikają pszczoły, znikają wróble. Coś jest w ciągłym ruchu i to się wszystko zmienia, ale bardzo podobnie zaczyna powracać i znowu, dlatego te całe wszystkie informacje, to co się bali Aztekowie czy Indianie, to nie były bardziej przepowiednie, że oni coś czuli, tylko mieli tą wiedzę przodków, że to się wydarzyło i wiedzieli, że się znowu też wydarzy. Dlatego ta apokalipsa świętego Jana bardziej jest jakby opowieścią tego, co już, bo tam są zapisane w Biblii, są zapisane, to już było i znowu to będzie. Tam nie ma przepowiedni na zasadzie przeczucia, że jakiś jasnowidz tak czuje, że tak będzie. I zauważ sam, że trzeba podejść troszeczkę sceptycznie do tego, bo przepowiadanie przyszłości jest ryzykowne, bo jest wszystko w ciągłym ruchu, prawda? Czyli możesz przewidzieć i faktycznie jest tendencja do tego, że się to bardzo mocno, że to się wydarzy, ale jak już to powiedziałeś, że tak będzie, to 10 tysięcy ludzi to ogląda. No i oni swoimi ruchami, umysłami już ingerują w to wydarzenie. Także niekoniecznie to się musi wydarzyć. Ale widzimy z panem Jackowskim program. Bardzo go cenię, bardzo fajny. On właśnie ma, z jednej strony ma zasób Rachu i z drugiej Ketu, czyli ma tak podwójnie w tym domu 12, to jest ten dom przepowiadania. To jest dom tych rzeczy, co nie widać. To nie chodzi o przepowiadanie, tylko chodzi o doświadczanie tego duchowego czucia, tego czucia, to jest wtedy. I z jednej strony jest Rachu tam, a z drugiej jest też Ketu. Jest to mocne i to z policją te przypadki faktycznie, te skuteczne, że odnajdywania tych różnych zwłok, jest to faktycznie coś, co leży tam, się nie rusza, nie zmienia. I nie ma takiego wpływu zewnętrznego, żeby jakaś linia czasowa się zmieniła, no bo one tam są cały czas. No a tutaj inaczej się to ma z przewidywaniem rzeczy, które albo się wydarzą, albo się jakby nie wydarzą, no bo jest tyle różnych wpływów, że to nie oznacza, że ktoś się pomylił, tylko po prostu ty wystarczy, że to powiesz,
tą informację, która nastąpi, to zobacz, jaki jest duży wpływ. No, ludzie to oglądają, widzą, mają wpływ myślowo nawet. Tak samo jak wpływasz na wodę, na wszystko wpływasz. To jest wszystko, pytaj o te częstotliwości, to wszystko ze sobą jest połączone i podobne przyciąga podobne. No dobrze, Grzesiu. No mam nadzieję, że nie zabraknie nam, że tak powiem, tematów do odkrycia, bo no właśnie, chyba na tym polega rozwój, tak? Czyli, że jeżeli się już dokopiemy do czegoś, odkryjemy, poznamy tą prawdę, poznamy schemat i zasady działania, to się pojawi zaraz następne światełko na drugim końcu tunelu, do którego będziemy chcieli dojść, będziemy chcieli je odkryć, tak? No oczywiście, no Rahu ci tak nie pozwoli prosto zakończyć coś. Masz 40 lat i on koniec, bo tam już odkryłem prawdę. Rahu to jest taka energia, to jest nie głowa sama, to jest. Wrzucisz do ust, to wlatuje drugą stroną, to zawsze coś będzie. Także ja staram się na tym panować, tylko rozumieć ten wpływ, prawda? Bo ja tak mówię o Rahu, ale to jest tylko moje wyobrażenie, jak on tam działa, bo ja widzę na sobie, jak faktycznie to się sprawdza i kiedyś byłem taki bardzo mocno owładnięty tym jego, ale teraz już staram się troszeczkę sam na te decyzje wpływać i za dużo tych komunikacji ograniczać, troszkę wyrównywać, prawda, bo to można się zagadać na śmierć i to chodzi tylko o to zrozumieć i koniec, a także to jest ten bardzo ważny aspekt. Nie jest to wszystko proste właśnie, to jest to, że te rozmowy, dobrze, że jest tyle odcinków, bo w sumie no każdy z widzów sobie to gdzieś tam powoli układa, tylko cierpliwość, trzeba być naprawdę cierpliwym, bo my tu staramy się w programach mówić o rzeczach, które wymagają 10 lat w szkole, dzień w dzień, mieć jeden przedmiot astrologii przez 10 lat, żeby coś powoli się zajarzyło. Nie jest to naprawdę takie hop-siu, bo jest dużo zmiennych, wszystko jest ruchome w czasie i po to jest życie, no, żeby doświadczać, ale ta satysfakcja, że jesteśmy już blisko zrozumienia, to też bardzo dużo daje. Łatwiej się żyje po prostu też. Nie winni się siebie, nie winni się innych. No to jest duża strata energii, kiedy idziesz pod prąd i non-stop tracisz tą energię, tracisz, a jesteś tak wyczerpany, że cały świat zewnętrzny to wyczuje też. Nie? No właśnie, ja się ciągle zastanawiam, czy poprzez poznanie też jesteśmy o ten poziom wyżej, i czy to pozwala nam, na pewno nam to pozwala zrozumieć następne rzeczy, tak? Rozwiązywać następne zagadki, ale gdybyśmy mieli większe możliwości przetwarzania informacji, to by też ale to szybciej szło. To się wszystko zmienia, widzimy co się dzieje, no to wszystko jest teraz ta era informacji, to jest jednak era domu 11, to jest domu komunikacji, też Wi-Fi, jest Wi-Fi, jest to wszystko globalne komunikacje, no już wszyscy chodzą, idą i wiesz, wejdzie w supa, ale on odpisuje jeszcze tu i to wiadomo, to jest taki ekstremizm, który pokazuje, że to i tak będzie koniec technologii, to się zmieni wszystko. No ciekawe, jak wtedy ludzie zareagują. Bardzo szybko się przystosują, to wystarczy tydzień, zapomną. Ja pamiętam, kiedyś miałem taki super swój serial ulubiony, Miasteczko Twin Peaks, w liceum jeszcze i tak mówię, kurczę, czekam na ten odcinek piątek i nagle musiałem jechać jako ratownik na Mazury z harcerzami na 2 miesiące, bo pierwszy miesiąc, czerwiec, to było przygotowanie tego obozu z pewną grupą i cały lipiec, wiesz, z tym, na 3 tygodnie z tymi, no to prawie 2 miesiące. Jesteś w środku lasu, w namiocie, pod namiotem, nie ma radia, nie ma telewizora, nie było jeszcze komórek wtedy, żadnych. Sklep jeden spożywczy tam gdzieś daleko. I ja po tygodniu już zapomniałem jakiegokolwiek serialu. No to jest bardzo szybko się człowiek przystosował. Już żyjesz tym, co tam jesteś, wiesz, gdzieś i żyjesz innym życiem. Nie ma już tego, bo mózg się przyzwyczaja oczywiście, nie? Do wszystkiego się idzie odzwyczaić i przyzwyczaić. Także jakby, załóżmy, był dzisiaj krach jakiś i nie ma technologii, nie ma prądu, to za rok urodzi się jakieś dziecko, ono zacznie rosnąć czy coś, to jak ty mu będziesz mówił, że ono kiedyś Xbox był, jakieś smartfony czy coś, to on tak będzie patrzył dziwnie, co ty mówisz, kopiemy ziemniaki, dalej, kop dalej. Tak jest. To jest z jednej strony fantastyczne, że potrafimy się tak szybko zaadoptować do nowej sytuacji. No bardzo szybko. No to ludzie... jest, w tym tkwi siła naszego przetrwania chyba. Tak. No to... I pamiętajmy o tym, że tak samo jak są te wpływy w życiu danego człowieka, to też są wpływy w dłuższych odstępach, prawda? Czyli mamy teraz ten wpływ, wychodzimy z tego bardzo niekorzystnego, który hamuje nam cały rozwój,
czyli może nie hamuje, ale utrudnia po prostu. I zauważ, że w tych momentach, tych krytycznych, wtedy dopiero ta pobudka nastaje, kiedy ta śruba jest coraz bardziej, ta globalna śruba wykorzystania ludzi, prawda, albo inwigilacji tych ludzi, coraz bardziej ekstremalna, to wtedy ta pobudka jest coraz większa. I ci ludzie to zauważają, nawet ci najwięksi sceptycy. Tak jest, proszę Państwa. Czyli jechaliśmy na luzie, nagle stwórca wcisnął gaz do dechy, na razie jedziemy na jedynce, ale będziemy się rozpędzać. To jest jak poród teraz będzie, bo to są te przejścia tych różnych epok i dla niektórych ten poród będzie trudniejszy w bólach, a nie, dla niektórych po prostu tam wyskok po prostu na ten świat i jak delfin z pod wody, bo się Etruskowie tego delfina przedstawiali jako przejście z jednego świata do drugiego, bo on był pod wodą i nagle bach jest na tym świecie i potem z powrotem trafia do następnego pod wodę. I dlatego symbol delfina bardzo często na tych wazach, ja tam pokażę w materiale właśnie, jak on się przewijał u Etrusków, delfin. Jedno jest pewne, zmiana jest konieczna. Jest koniecznością, zmiana jest koniecznością postępu. Wszystko jest w ruchu, to nigdy się nie zatrzyma raczej. To jest rozwój, doświadczanie, to wszystko nawzajem siebie doświadcza. I tak samo możliwe, że wiesz, ten Bóg się podzielił na tak miliardy, nieskończone wiele różnych części i w każdej z tych części jest jego świadomość. Nie? I może tą drogę wybrał zrozumienia samego siebie, bo tak też w Wedach jest opisane, tam są te stare księgi, które opisują, że Stworzyciel no, chce zrozumieć sam siebie. Dlatego one ciągną po tej historii Wedy, żeby zwrócić się do własnego wnętrza najpierw, żeby zrozumieć, ty jesteś też Stworzycielem, bo tworzysz dzieci, zakładasz rodzinę, sadzisz tulipany w ogródku czy ziemniaki, to jesteś, masz jego cechy, prawda? Tworzysz to życie, opiekujesz się tym wszystkim, prawda? Doglądasz i chcesz to zrozumieć, po co ty to robisz i przyjdzie taki okres, kiedy ty będziesz chciał jeszcze dalej tworzyć jakieś życie i możesz stworzyć, być już twórcą ciała fizycznego, innych ludzi i teraz my robimy, widzisz, to samo, to co te cywilizacje, jak w tabliczkach sumerskich jest to pokazane, ci mieszowie genetyki, jak tam tworzyli te różne hybrydy, byli na różnych tak poziomach, ale będziemy powielać to samo. I też ktoś kiedyś nas będzie nazywał prawdopodobnie bogami. No. Jakieś ludy, które są na jakimś poziomie troszeczkę innym technologicznym, czy zrozumienia. Także to jest taki cykl. No, dzisiaj było dużo filozofii. Ja się nie chcę zapędzać, bo mnie Rachu każe mówić dalej. Grzesiek, koniec tego. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dzięki. To było bardzo ciekawe i planujemy w takim razie wyjazd do Biblioteki Liści Palmowych. Super by było. Chciałem tam wrócić jeszcze i... Zresztą mi tak coś mówi, żeby tam jednak jechać jeszcze. Kto by chciał jechać? Może już zacząć o tym myśleć. Dziękujemy ślicznie Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.